Janusz Palikot, przedsiębiorca, a także były poseł, usłyszał zarzuty. Prokuratura przekazała, że sprawa dotyczy oszustwa wobec około 5 tysięcy osób na łączną kwotę ponad 70 milionów złotych. Palikot został już przesłuchany. Na piątek zaplanowano kolejne czynności. Jak podaje Gazeta Wyborcza, przesłuchanie zakończyło się około północy i trwało 5 godzin. W piątek czynności wobec przedsiębiorcy mają być kontynuowane. Palikot i dwóch jego wspólników biznesowych zostali zatrzymani w czwartek, o czym poinformowało CBA. Doniesienia dziennika o postawieniu zarzutów Palikotowi potwierdził w piątek rano prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Śledztwo CBA w tej sprawie nadzoruje Wrocławski Wydział Prokuratury Krajowej. Z informacji, do których dotarła Gazeta Wyborcza, wynika, że sam Palikot miał o śledztwie wiedzieć od około roku. CBA ani prokuratura nie ujawniają jednak szczegółów postępowania. Były poseł usłyszał w czwartek łącznie 8 zarzutów popełnienia przestępstw na szkodę tysięcy osób. Sprawa, jak nieoficjalnie ustaliła Wyborcza, koncentruje się wokół spółek crowdfundingowych, których głównym źródłem finansowania były tzw. pożyczki społecznościowe. Haczykiem na inwestorów miały być deklaracje spółki Janusza Palikot Tenczynek, Dystrybucja S.A., z którą inwestorzy zawierali umowę. Według zapewnień zysk z inwestycji miał wynosić 10% w skali roku. Na wypłatę pieniędzy miało być przeznaczone nawet 50% zysków, wypracowanych w piątym roku działalności spółki. Palikot, jako prezes spółki, był osobiście zaangażowany w spotkania z potencjalnymi inwestorami, z którymi spotykał się na specjalnie organizowanych w tym celu spotkaniach online. Na tych spotkaniach miał mówić m.in., że należąca do niego spółka Polskie Destylarnie miała 56 milionów złotych przychodu i planuje je zwiększyć do 140 milionów złotych w 2023, podaje Gazeta Wyborcza. Tymczasem prawda była zupełnie inna. Obrót spółki w 2022 roku wynosił 0 złotych. Za tę działalność UOKiK nałożył na niego karę w wysokości 950 tysięcy złotych. Należąca do niego firma została natomiast ukarana kwotą 236 tysięcy złotych. Zdaniem urzędu pieniądze pozyskiwane od inwestorów nie były inwestowane. Były one wykorzystywane do spłaty długów. Dalsze czynności wobec Palikota i jego wspólników mają być kontynuowane w piątek. To po ich zakończeniu śledczy mają zdecydować o tym, czy będą wnioskować o tymczasowe aresztowanie. A jeśli tak, to wobec kogo? Podaje dziennik. Komornicy zaczęli zajmować należące do byłego posła nieruchomości.